W Muzeum Regionalnym otworzono nową wystawę stałą poświęconą jaworskim piernikom. Ekspozycja przedstawia zapomnianą, ale ciekawą historię jaworskiego piernika, która sięga początków XVI wieku. Towarzyszyły one pokoleniom jaworzan, upamiętniały najważniejsze wydarzenia z ich życia, np. Na śluby, narodziny dziecka, czy rozpoczęcie roku szkolnego. Oficjalne otwarcie wystawy uatrakcyjniła część artystyczna. Najpierw przedszkolaki z przedszkolania publicznego prymusek przypomniały postać Świętego Marcina i związane z nim tradycje. W czasie Święta Patrona naszego miasta pierniki o rozmaitych kształtach, a zwłaszcza te z wizerunkiem Świętego Marcina, rozdawane były przede wszystkim dzieciom. Natomiast z zabawnej scenki teatralnej przygotowanej przez kółko teatralne Mały Wernisarz, działające przy Klubie Piast, dowiedzieć się można, jak przygotowano niegdyś pierniki. Po dziecięcych występach wszyscy goście zostali poczęstowani piernikami wypieczonymi przez jaworskich cukierników. Ostatnim akordem tej imprezy było zwiedzanie ekspozycji. Bogatą symbolikę możemy odczytać przyglądając się przepięknie rzeźbionym 18- i XIX wiecznym formom piekarskim prezentowanym na wystawie. Sławę Jaworowi przynosiły pierniki w kształcie ula wypiekane przez rodzinę Lauterbachów. Cukiernicy z Jawora właśnie za te słodkie ule w 1888 roku Zajęli pierwsze miejsce na krajowych targach rzemieślniczych, o czym informują napisy na medalionach umieszczone po obu stronach złotego ula w kamienicy pod złotym ulem. Wszystkie pierniki na pewno były wyjątkowe, bowiem zajadano się nimi nie tylko na Śląsku, ale również w Anglii, Francji i Ameryce. Całość wystawy składa się z dwóch części, warsztatowej i wystawienniczej. W warsztacie piekarskim można nie tylko poznawać tajemnice wypieku miodowych pyszności, lecz także samemu wypiekać przez siebie wykonane pierniki. Samą natomiast wystawę zwiedzać można w nietypowy sposób: siedząc przy stoliku, czytając foldery zawierające różne ciekawostki dotyczące historii jaworskich pierników, popijając przy tym filiżankę kawy i delektując się jednocześnie smacznym piernikiem wypieczonym przez jaworskich cukierników i piekarzy. Muzeum swymi działaniami chce przede wszystkim przyczynić się do zainteresowania dawnymi, ginącymi już zawodami, a zwyczaj wypieku pierników przekazać kolejnym pokoleniom. Mając nadzieję, że dawna tradycja na stałe zagości w naszym mieście i będzie kontynuacją tej sprzed lat, a turyści chętnie będą odwiedzać naszą słodką i pachnącą wystawę.